Siemanko, dziś na warsztat wratuje burger z frytkami z lokalu Burger Day w Ostrowi Mazowieckiej. Burgerów u mnie coraz więcej, a ja odkrywam nowe smaki i uczę się oceniać. Raz wyczuję coś bardziej, a raz mniej. Dzisiaj mam burgera z niedużego miasta, ale to z moich rodzinnych stron, także normalne jest, że filmów jest więcej, bo w Ostrowi to już zrobiłem niezły przegląd gastronomii. Za dzisiejszego klasyka zapłaciłem 33 zł z frytkami, a zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film podniesie się dalej, a jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. W Ostrowie nagrywałem już Black Burgera, film jest na kanale, wystarczy, że wpiszecie sobie Capson Black Burger Ostrów Mazowiecka i wam pokażę. To jakby ktoś był zainteresowany tematem, skupiając się na dzisiejszym zamówieniu, to w skrócie, można to określić jako poprawne, ale bez szału. Natomiast dostałem trochę rekomendacji od znajomych, żeby stestować tam pizzę, jak będzie okazja, to się kiedyś wpadnie, bo serio, sporo osób polecało. Czas oczekiwania to 10 minut i pierwsze wrażenie, o, jaka duża bułka. Na plus, że w miarę udało się to objąć paszczą i nie uświniłem się, bo z tym jedzeniem kulturalnym to umie średnio, szczególnie, że ja muszę jedną ręką operować kamerą, żeby drugą operować jedzeniem. Oczywiście to w formie żartu sobie mówię, tutaj wołowina dość mocno zgrillowana, czuć było ten charakterystyczny posmak krowy. Moim zdaniem lepiej niż w Black Burgerze, ale mniej smacznie niż w sąsiednim Komorowie. Dla oka wizualnie to też wygląda gorzej niż ten z Komorowa, a porównywalnie do Blacka. Zresztą, kto zostrowi, to może się wypowiedzieć na ten temat, bo może jadł więcej razy w jednym i drugim, bo ja swoje opinie buduję na pojedynczych wizytach, także ktoś bardziej zaznajomiony z tematem mógłby się wypowiedzieć. Bułka sezamowa, smaczna, zgrillowana od dołu i w środku nieco smaczna, właśnie taka dość puszysta, i plusik, że utrzymywała składniki. Z dodatków to sałata, cebula, pomidor, ogórek, czyli wszystko, co powinno znajdować się w klasyku. Świeże, nie przeleżałe i za to plusik. Frytki nie przechodziły starym olejem i były optymalnie wysmażone. Zestaw 33 zł i warto sobie spróbować, chociaż frytki stekowe też nie były jakieś wybitne. Poprawne, jak i całość, a całość dopełnił ketchup gęsty, mocno pomidorowy, smaczny. Pojedzone. Nie była to jakaś odkrywcza podróż kulinarna, ale na plus obsługa pani za ladą bardzo miła, a gadałem z nią dwa razy. Podczas dwóch wizyt, bo raz byłem ziomkami, jak nie jadłem, ale byłem potowarzyszyć, to też fajnie się z nią gadało, pogadaliśmy trochę o biznesie i kiedyś wpadnę tylko na pizzę, ale trzeba będzie wysłać jakiegoś ziomka, żeby zamówił i odebrał, bo ja zostanę tam rozpoznany, szczególnie po tym filmiku, bo widziałem, że śledzą Facebooka, to żeby uniknąć chęci wybicia się albo zarzutów jakichś tam od ludzi, że specjalnie dla mnie jakaś porcja, to właśnie zrobimy takie incognito i nagra się vloga może, bo vlogi też powrócą, teraz będzie więcej czasu, żeby to robić, koniec wakacji, teraz większe wyświetlenia, jak ludzie będą siedzieć przy kompie, także będzie większa motywacja. Dobra, pozdro. Szósteczka.